ja się cieszę. Poznałam twego dziadka, gdy byłam niewiele starsza od ciebie. Przykro mi, że muszę cię rozczarować, ale nie ma szans, żebym dziś spotkała miłość. Chyba, że do twojego guacamole. Cześć, Hirek. Co tam u ciebie? Cześć, Rozalko. Moja mama ma spotkanie w mieście, więc pomyślałem, że moglibyśmy się spiknąć. Serio? To bomba! Tak. Będę za jakąś godzinkę, o ile Vanzilla znów nie nawali. Dobra, to do zobaczyska. To jest znak. Przepowiednia Ernesto już zaczyna się spełniać. Że niby Hirek? Tak, akurat. Rozalka i Hirek, zakochana para, będą się całować. Abuela, my się tylko kumplujemy. Dobra, dobra. Ale Hektor i ja też przyjaciółmi kiedyś byliśmy, nim się zakochaliśmy. Oj. Nie możesz wziąć talerza? Na co służy za talerz? I za łyżeczkę też. Ale fajnie, że wpadłeś. Co nie? Przywiozłem ci coś z koronnych kniei. Koktajl jagodowy, ten co lubisz. Może powinienem był przywieźć chrupki. O, jak to miło, prawda, Rozalko? Wiesz, może przenieśmy się do mnie. Papuk, leć za nimi. Brakowało mi tego. Ty, ja, filmiki z kotami i nie tylko mi. Pamiętasz skorupcie z lekcji pani Jasi? Jej, wciąż masz to durne jajo, którym musieliśmy się opiekować? Jeszcze cię usłyszy. Wiesz, że w tym roku zbiera same szóstki? Chyba całkiem nieźli z nas rodzice. Przeznaczenie. Wiesz co, Hirek? Ładnie się zrobiło. Skoczmy na spacer. To jakieś ploteczki z koronnych kniei? Fajnie, że pytasz, bo potrzebuję porady. Mojemu kumplowi podoba się dziewczyna, ale się przyjaźnią i na dokładkę na odległość. Powinien jej wyznać uczucie? Przyjaźnią? To przeznaczenie! Nie! Znaczy się, może lepiej mu dorać, żeby zdusił to uczucie, żeby nie robić obciachu. Nie, w życiu na to nie pójdzie. Strasznie mu się podoba. Hej, moglibyśmy tu gdzieś klapnąć, żeby pobyć razem? Razem, razem, razem. Jest coś, o czym chciałbym z tobą pomówić. Przeznaczenie! Bum! Zernestowałem cię, Rosalio! Może weź go do tej pizzerii za rogiem? Doskonałe miejsce na rozmowę dla młodej pary. Aj, mi oho! Sorry, abuela. Super pomysł. No, czad. Niech będzie pizza. Tylko zapomniałam czegoś w domu. Za chwilę wracam. Jak fajnie, że moi najlepsi kumple wreszcie lepiej się poznają. Wiele o tobie słyszałam. Rozumiem, czemu Rozalka się z tobą przyjaźni i nic więcej. No dobra, muszę lecieć, bo jestem umówiona w pizzerii. Jej, co za zbieg okoliczności. My też tam z Hirkiem idziemy. Chodźmy, to jaką pizzę zamówicie? Bo ja z pieczarkami. Dla mnie pepperoni. Ptak! Ptak, tak? Nigdy nie próbowałem, ale... Nie, ptak jej uciekł. No trudno, czyli znowu zostaliśmy we dwoje. Amore z pizza. O, Hirek, to mój abuelo. Nie wychodźcie, dosiądźcie się. Ola, wnusiu, musimy wracać na próbę. Za tydzień mamy występ w kręgielni. Słuchajcie, a może byście nam coś zagrali? Hirek na pewno wprost marzy, żeby was posłuchać. No dobra, jeden kawałek. Amor, nic nie uskrzydla jak amor. Wow, to było super, ale nie chcę was forsować przed występem. Hej, dobrze się czujesz, Rozalko? Coś dziwnie się zachowujesz. Ależ skąd? Chciałam tylko, żebyś lepiej poznał moją rodzinę i znajomych, jak... Wacław! Co? Kto? Do mnie mówisz? Tak, Kopelat! Miło cię widzieć. Co słychać? Hej, czemu mnie tak wypytujesz? Gadaj, co wiesz! Zapomnij. Z tobą co zawsze. Gadaj, co wiesz! Więc, skoro zostaliśmy sami... Keller! Powie mi pan, co jest w sałatce wszystko? No wszystko? To znaczy?
Ogórki, pomidory, tofu, zanim wybierzesz, brokuły, ja skoczę się przebrać. Kapary, grzaneczki ziołowe. Powinienem chyba włożyć coś stosowniejszego na taką okazję. Gorgoncone, peperoncini. Chyba właśnie odebrało mi apetyt. Wow. Słuchaj, Hirek, musimy pomówić. Au, artretyzm mi się odezwał. Spadajmy stąd. Chyba jednak na mnie jest pisane zostać dziś sam na sam. Córki. Nie ma sprawy. Chciałem z tobą pogadać, bo trochę mam stresa. Ale może i lepiej, że będzie przy tym cała rodzina. Przepraszam, nie, czy nie, mogę nie. prosić o uwagę? Hej, co się dzieje? Czy to to, o czym myślę? Rozalko, zechcesz usiąść? Wiecie co, właśnie sobie przypomniałam. No usiądź, że tak wypada. Siadaj. Nie, nie, nie! Hirek, błagam, nie rób tego, bo wszystko zepsujesz! Czemu? Jestem aż tak słabym magikiem? Magikiem? Zobaczcie! Panie i panowie, patrzcie uważnie, bo z tego pierścionka zaraz... zrobią się trzy! Chwilka, bo to nie koniec! I voila! Zrób jeszcze raz! Mrugnąłem, co się stało? Dziękuję publiczności. I tobie za możliwość sprawdzenia się przed konkursem talentów. Bez wprawy mógłby wyjść straszny obciach. Tak, ależ to by było. Uf. Wiesz, Hirek, dzięki za wizytę. Tak się cieszę, że wciąż się przyjaźnimy. No przecież, czemu niby nie? Sorki, daj mi momencik. Nie teraz, rdza. Twój list miłosny musi zaczekać. O, czyli to rdza się zakochał. Ta, klnie się, że w zeszłe lato spotkał drugą połówkę. Czekaj, a ty myślałeś, że o kim mówiłem? Patrz, jest twoja mama. A teraz moją ostatnią sztuczką będzie zniknięcie. Abrakadabra! Mamo, zamknięte! Dzięki, Wacławie. Miłego dnia. Będzie, jeśli maść pomoże na świąt. Misiaczku, jak bardzo się cieszysz na naszą jutrzejszą rocznicę? Bardzo, mój skarbie. Nie mogę się doczekać, by uczcić nasz pierwszy wspólny wypad na pizzę. Tia Fredzia zrobiła mi nawet okolicznościowe wdzianko. O, jakie to romantyczne. Pójdziemy do salonu gier i żarełka? No jasne, to tam wszystko się zaczęło. Pamiętasz, jak dzieliliśmy się pizzą pepperoni? Jasne, rzuciłeś się na nią i sparzyłeś sobie język. Oj tak, koszmarnie bolało. To co, wpadam po ciebie jutro. Czekam, pa, misiaczku. Abuelo, jak dobrze, że jesteś. Świętujemy jutro z Hanią rocznicę naszej pierwszej pizzy. Czy mógłbyś mnie zastąpić? Przykro mi, ale wybieram się na wielki slot Mercado. W tym roku rozdawać będą dzwonki wieczne. No cóż, tego nie można opuścić. Będę to musiał powiedzieć Hani i cioci Fredzi. Strasznie się cieszyła na to pizzowe wdzianko. Nawet sobie nie żartuj. Idź zobacz się z Hanią. W rodzinie jest pełno ludzi, którzy cię mogą zastąpić. Na pewno... setka ludzi tu mieszka, a nikt nie może otworzyć? Witaj, misiaczku. O, pyszny garniaczek pasuje do mojej sałatkowej apaszki. Chodź, skarbie, nie ma czasu do stracenia. O, podoba mi się ta nagła stanowczość. Czekaj, misiaczku, a my dokąd? Do żarełka w tamtą. Niespodzianka! Zabieram cię na najlepszą pizzę w naszym mieście. Nic nie jest za dobre dla mojej najdroższej. Może zajmiesz nam stolik, gdy ja będę parkował? WZHS? Wracam za chwilkę, a to dodatkowe S? Skarbie. Robert? Dokładnie! Nie podoba mi się to... odłączenie kamerki. A nam się nie podoba, że nas szpiegujesz. Mamy wszystko obcykane i wiemy, co robić. Tylko spójrz, wszystko pod kontrolą. Co ty opowiadasz?
mango czuć rybą, mleko stoi w złą stronę, a puszka jest przesunięta o prawie centymetr. To gruba przeglinka i drobiazgi bez znaczenia. Dla mnie mają znaczenie. Nie pozwolę, żeby jakieś małolaty mi tu właziły i wszystko psuły. Zrozumiesz, jak podrośniesz. O, sądzę, że teraz już doskonale rozumiem. Chcesz prowadzić Mercado wyłącznie po swojemu. To prowadź je sobie sam. Tak, dobrze gada. Już nas tu nie ma. I co teraz? Nie mogę zamknąć Mercado. Paweł po pracy wpadnie po batonik proteinowy, a potem pan czyż będzie potrzebował kawy przed nocną zmianą, plus Hania na mnie czeka. O nie, Hania! Matyldo, zaraz wracam! Nie śpiesz się! Przepraszam, że tak długo mi się zeszło, skarbie. Trudno. Weźmiemy pół z peperoni, a pół z serem. Nie! Nerkowce są strasznie drogie! Powiedziałam z serem. O, jasne, tak! Weźmy z serem. Co to jest? Jeden marny kwiatek? Moja ukochana zasługuje na bukiet. WZHSZB. ZB znaczy z bukietem. No wiesz co, Robert, nie mamy czasu tak tu na ciebie czekać. Oj tak, potrzeba mi więcej maści. Przepraszam, to się już nie powtórzy. Więc to będzie 12,50 za te zjedzone nerkowce oraz... Co? Chwila! To mango jest uszkodzone. Pójdę je wymienić. Ale to wciąż moja kolej, zaczekaj. Gdzieś ty się podział? Dlaczego każesz mi na siebie czekać? Strasznie się pocisz. Wiecie co? Będę w UZHS. Że co? Wracam za chwilkę, skarpety bezuciskowe są w trzeciej alejce. O nie, rety, kwiaty! Proszę, tak lepiej. To są brokuły, dobrze się czujesz? O, tak, tak, to przez to, że tak się cieszę. Pizza nam stygnie, proszę. Sorki, skarbie, spinki peperoni spadają mi z bankietów. Zaraz wracam. Patrz, Robert, widzisz to mango? Idealne, ale nie gap mi się tak na nie, bo mi od tego przeżyje. Wiedziałam! Jesteś ze swoją drugą miłością i to w naszą rocznicę. Skąd? Matylda i ja tylko się przyjaźnimy. Może gdybym była 50 lat młodsza? Mówię o Mercado, Robert. Ach, nie, nie, Haniu! Haniu! Skarbie, przepraszam. Nie chciałem, żeby to się tak dziś skończyło. Przywlokłeś mnie aż do miasta tylko po to, żeby móc sobie pracować w naszą rocznicę? Plan wcale nie był taki. To miał być naprawdę bardzo specjalny wieczór. Poprosiłem Rozalkę, Karola i Kajtka o zastępstwo w Mercado, ale wszystko mi psuli. Zmienili zakupową muzę na K-pop, postawili mango obok ryb. I tyle? Czyli nie obrazili żadnego klienta, ani nie spalili sklepu? Nie, ale... Wszystkim w twojej rodzinie zależy na Mercado. Nikt nigdy nie pozwoliłby, żeby mu coś się przytrafiło. Fakt, ale... Może tylko oni robią to po swojemu, a ty powinieneś im zaufać. Masz rację. Przepraszam. Chyba nie potrafię oddać innym kontroli nad naszym Mercado. Spokojnie. Po prostu wkładasz w pracę całe serce, a ja kocham to w tobie. I słodko wyglądasz w tym pizzowym garniaczku. Dzięki, skarbie. Pozwól, że jakoś ci to wynagrodzę. WZHS. Ostatni raz.